Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Józef Piksa starostą, a Andrzej Lipiński wicestarostą? Taka decyzja najprawdopodobniej zapadnie na kolejnej sesji nowo powołanej Rady Powiatu. Wszystko wskazuje na to, że Komitet Nasz Powiat, który uzyskał 7 mandatów, stworzy koalicję z Obywatelskim Porozumieniem Samorządowym, które ma dwóch radnych. Taki nieformalny sojusz mogliśmy obserwować już podczas pierwszej sesji nowo powołanej Rady Powiatu. Na spotkaniu wybrano również prezydium radnych. Przewodniczącym został Jerzy Detyna, natomiast jego zastępcami Beata Żołnieruk i Jarosław Janiszewski. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Strzec suwerenności i interesów państwa polskiego. Strzec suwerenności i interesów państwa polskiego. Podczas pierwszej po wyborach sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego zaprzysiężonych zostało 17 radnych. Część z nich pełniła już tę funkcję w poprzednich kadencjach. Większość jednak zasiadła w starostwie po raz pierwszy. Przewodniczącym został Jerzy Detyna, startujący z listy naszego powiatu. Profesor Politechniki Wrocławskiej zasiadał już w strukturach Rady w latach 1998-2002. Był również członkiem zarządu powiatu. W tajnym głosowaniu nie miał konkurenta. Został wybrany stosunkiem głosów 10 za, 5 przeciw, natomiast 2 uznano za nieważne. Zalety i wady opozycji i koalicji będziemy starali się godzić tutaj na sesji Rady Powiatu. No oczywiście wszystko jest dla celu nadrzędnego. Nadrzędnym celem jest przede wszystkim dobro mieszkańców tego powiatu. Chcemy zrobić przez ten krótki okres, bo to nie jest pełna kadencja czteroletnia, jak wiemy, tylko to jest do dokończenia kadencji tak naprawdę czas. Będziemy chcieli zrobić możliwie jak najwięcej, żeby nasi mieszkańcy, nasi wyborcy w końcu mogli to odczuć. Na wiceprzewodniczących Rady Powiatu kandydowały 3 osoby. Jarosław Janiszewski z Komitetu Razem dla Powiatu, Beata Żołnieruk z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego oraz Jan Juskowski z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. WWS-owi nie udało się jednak wprowadzić swojego człowieka do prezydium. Wybór sugeruje, że nieformalna koalicja już się zawiązała. Władzę w starostwie sprawować będzie nasz powiat popierany przez Platformę Obywatelską oraz OPS, za którym stoi były senator PO Roman Ludwiczuk. Wszystko wskazuje na to, że w zamian za sojusz Andrzej Lipiński z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego otrzyma fotel wicestarosty. Oznacza to również, że tym samym odrzucił propozycję koalicji z Wałbrzyską Wspólnotą Samorządową. Ja nie lubię się targować, bo to naprawdę jest akurat poza tym, co ja prezentuję. Owszem, naprawdę szczerze bardzo dziękuję panu Longinowi Rosiakowi, że on akurat wystąpił z tym, żebym został starostą, ale ja sobie zdaję też sprawę, z jakimi problemami bym się borykał jako Andrzej Lipiński, nie tylko Andrzej Lipiński, ale my wszyscy. Biorąc pod uwagę akurat to, że ta dosłownie kadencja jest bardzo krótka, bo niecałe półtorej roku, więc podałem tą rękę na zgodę i mam nadzieję, że będziemy współpracowali dla dobra tego powiatu. Naprawdę, jeszcze raz powtarzam, dla dobra powiatu wałbrzyskiego. Nowy zarząd powiatu wybrany zostanie najprawdopodobniej podczas kolejnej sesji 12 bądź 15 kwietnia. Wtedy okaże się, kto zostanie starostą, wicestarostą oraz nieetatowym członkiem zarządu. Podczas sesji Rady Miasta Powiatowa i Miejska Biblioteka pod Atlantami uhonorowana została tytułem Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami profesjonalnie realizuje misję upowszechniania kultury słowa, szerzy wśród lokalnej społeczności wiedzę o książce i od lat umiejętnie stara się pogodzić tradycją ze współczesnością. Zasługuje ona na nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Biblioteka pod Atlantami jest kolejną po Filharmonii Sudeckiej, Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych, Teatrze Lalki i Aktora oraz Teatrze Dramatycznym Instytucją Kultury, która otrzymała ten zaszczytny tytuł. Biblioteka publiczna, Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu w uznaniu zasług dla pionierskiej w Wałbrzychu placówki kulturalnej, nowoczesnej, przyjaznej dla wszystkich pokoleń, doceniając ogromne osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa, kultury literackiej, sztuki, nauki oraz nieoceniony wkład w promocję miasta i regionu. Z
niezmiernie miło, że ten tytuł został nadany naszej placówce i zostały tym samym nagrodzone wszystkie lata pracy wielu pokoleń pracowników, które na ten tytuł zasłużyły. Wniosek o uhonorowanie biblioteki złożyła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz. Wiedzieliśmy już wcześniej, że z takim wnioskiem Fundacja Muzeum wystąpiła. Było to dla nas miłe zaskoczenie. Dzisiaj to już jest dopełnienie wszelkich formalności, przyznanie tego tytułu podczas sesji rady miejskiej. Radni docenili ogromne zasługi i osiągnięcia Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami w upowszechnianiu czytelnictwa, kultury, sztuki i nauki oraz jej wkład w promocję miasta i regionu. To mnie przypadku udział zaszczyt odebrania tej ważnej dla naszej instytucji nagrody, ale jest to praca naprawdę wielu pokoleń. Jak usłyszeliśmy dzisiaj na sesji, biblioteka trwa w tym miejscu już od 1945 roku i na jej sukces złożyła się praca naprawdę kilku pokoleń. Również tu trzeba docenić naszych wiernych czytelników, użytkowników, którzy nadal nas pamiętają i mimo wielu trudności. Różnorakich jesteśmy nadal postrzegani jako instytucja społecznego zaufania. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wnieśli zgłoszenie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Orłowicza w dzielnicy Piaskowa Góra. Opierając się o raport Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wymienili szereg nieprawidłowości, które występują w istniejącej infrastrukturze. Jeżeli stwierdzimy podejrzenie popełnienia przestępstwa, jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia do prokuratury, a funkcjonariusz publiczny, jakim jest niewątpliwie radny, ma szczególny obowiązek dopełnienia tej formalności. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej zrobiona została niezgodnie z ustawą o prawie budowlanym, przez co nie spełnia wymogów eksploatacyjnych i przeciwpożarowych. Podczas konferencji reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości wyliczali błędy popełnione przy budowie. Zamontowany jest główny wodomierz, a każdy budynek powinien posiadać własny wodomierz. W sieci wodociągowej zamontowana jest jedna zasuwa, a powinien być 6 zasuw osiowych. Ponadto utrudniony jest dostęp do studzienek kanalizacyjnych. Pracownicy techniczni mają problem ze sprawdzeniem bądź naprawą sieci wodociągowej. Jej wadliwość powoduje, że ubytki wody sięgają 65%. Straty te pokrywają mieszkańcy ulicy Orłowicza. Sprawa nie jest nowa, gdyż Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadziło ekspertyzę 2 lata temu. Wtedy też wykryto nieprawidłowości w istniejącej sieci, a prace nie zostały odebrane. Infrastrukturę wodno-kanalizacyjną budowało nieistniejące już przedsiębiorstwo. Koszt poprawienia sieci to kwota około 1 600 000 zł. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna na wzór Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić aktywność społeczną. Stworzyliśmy projekt, nazwaliśmy go roboczo Bateria Arczy, razem rozwijamy region. Tydzień temu prezentowaliśmy w ramach tego projektu, cyklu projektu, projekt Akademia Rozwoju Personalnego. To nowy projekt realizowany z pomocą Wałbrzyskiego PSL-u. Doszliśmy do wniosku w gronie PSL-u, że należy coś zrobić, żeby wesprzeć rozwój turystyki na tym terenie. Najlepszym przykładem, z którego na pewno warto się uczyć, jest nasza strefa ekonomiczna, która pod kierownictwem pana Grebera była najlepszą strefą w Polsce. W związku z tym, że postawiliśmy sobie takie pytanie, jak można to przełożyć na rzecz działalności turystycznej, zrodziło się szereg pytań, na które już dzisiaj mamy częściowe odpowiedzi. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna ma za zadanie stworzenie warunków prawno-ekonomicznych do powstania nowego nurtu gospodarki turystycznej w regionie. Będziemy otwarci na poszerzanie tej strefy bądź dołączanie do niej kolejnych terytoriów, które są osadzone w konkretnej gminie, w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego, która będzie chciała współpracować w tworzeniu tej kwestii. Można by tutaj postawić kolejne pytanie, w jaki sposób zorganizować rozwiązania prawne, które będą potrzebne do tego, aby ta strefa zaistniała. Dzięki strefie turystycznej firmy, które zapewnią nowe miejsca pracy, będą mogły liczyć na ulgi z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnych, co z kolei będzie szansą na zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie oraz pozwoli na sprowadzenie inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam być tutaj w sposób godny, czyli ekologicznie,
a z drugiej strony musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam rozwijać przemysł turystyczny. Nasz region, pomimo dużego stopnia bezrobocia, ma olbrzymi potencjał turystyczny. Mamy czym się pochwalić, mamy przepiękne zabytki, począwszy od Zamku Książ, który jest zabytkiem reprezentującym wszystkie zamki na tym terenie, poprzez zabytki techniki, gdzie mamy Lisią Sztolnię, już niedługo będzie stara kopalnia, nasze góry wspaniałe, które możemy pokazać wszem i wobec, ale też i podziemia, którymi się szczycimy, które są też kolejnym produktem turystycznym. Dzięki zaangażowaniu Andrzeja Zibrowa projekt rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Turystycznej przedstawiony zostanie w Ministerstwie Gospodarki. Oczywiście trzeba uzgadniać wszystko od poziomu lokalnego do poziomu prawnego w ministerstwach i tutaj należałoby powołać do życia jakąś strukturę, najlepiej podobnie jak nasza specjalna strefa ekonomiczna jest zorganizowana w formie spółki z o.o. i taka struktura powinna rozpocząć działania z poszczególnymi samorządami, bądź grupami samorządów. Tutaj doskonałym przykładem jest aglomeracja wałbrzyska, z którą na pewno warto by było współpracować, która łączy w sobie bardzo wiele rzeczy, które nas interesują. I te rozmowy na poziomie samorządów lokalnych będą rozmowami, które zdecydują o takim smaku tej strefy, o istocie jej bycia, ponieważ ona ma za zadanie tworzyć miejsca pracy, rozwijać region i chcielibyśmy, żeby stała się takim pilotażowym programem, być może dla całej Polski, być może nawet dla Unii Europejskiej, który mógłby pozwolić na to, żeby turystyka zaczęła się rozwijać. Atrakcyjnym elementem może być paszport po krainie gór zamków i podziemi oraz programy lojalnościowe lub zniżki na imprezy promujące nasz region na zewnątrz, na przykład Międzynarodowe Zawody Survivalu. Pomyśleliśmy o takim czymś jak na przykład Mistrzostwa Świata w Survivalu. Mamy doskonałe tereny, mamy hałdy, mamy różnego rodzaju rzeczy, które do tego by się doskonale nadawały. Strefa powinna też przyczynić się do tego, żeby powstawały konkretne produkty turystyczne i tutaj powinniśmy pomyśleć o tym, żeby nie bazować na turyście jednodniowym. Powinniśmy zrobić tak, żeby ten turysta został u nas miesiąc, przyjechał, umęczył się, bo on bardzo lubi się męczyć, później fajnie odpoczął, później go zrelaksujemy w spa, bo mamy przecież uzdrowiska, no i na tym by się zakończyła fajny pobyt, chyba że pozna swoją miłość swojego życia i ożeni się lub wyjdzie za mąż. Podczas konferencji powrócono również do projektu wykorzystania pod względem sportowym i turystycznym Góry Chełmiec i jej okolic. Projekt mówi o wykorzystaniu tego terenu nie tylko w okresie zimowym jako tras narciarskich, ale również w okresie letnim jako tras biegowych czy jako ścieżki rowerowe. Takie rzeczy na świecie realizuje się w ciągu jednego roku. Nie tylko na świecie, na przykład u nas popatrzmy Zieleniec, popatrzmy Karpacz, że w ciągu jednego roku powstaje rozszerzenie bazy poprzez instalację wyciągu narciarskiego. Tym bardziej, że ten projekt przewiduje wykorzystanie Góry Chełmiec nie tylko w sezonie zimowym, ale jest to projekt do wykorzystania całorocznego pod sporty typu motolotnie, pod sporty rowerowe, są trzy trasy downhillowe przewidziane w tym projekcie, czyli ten obiekt mógłby funkcjonować na obszarze całego roku. Organizatorzy konferencji uważają, że aglomeracja wałbrzyska ma szansę zostania strefą pilotażową i może wykazywać globalne rozwiązania dla rozwoju turystyki w całym kraju. Już 8 kwietnia podczas uroczystej gali finałowej dowiemy się, kto zdobędzie kryształ, a kto kamień. W Szawińskim Teatrze Zdrojowym poznamy zwycięzców aż w 9 kategoriach konkursu. Głosowanie SMS-owe wciąż trwa, a wyniki możemy śledzić poprzez stronę internetową plebiscytu Kryształy i Kamienie. Faktycznie jesteśmy już przy samym finiszu. Meta 8 kwietnia w Teatrze Zdrojowym o godzinie 18. Do tej pory wpłynęło ponad 4,5 tysiąca głosów na kandydatów w poszczególnych kategoriach. Niewątpliwie mamy liderów. Zapraszam na stronę internetową www.kryształyikamienie.pl. Tam widać na bieżąco, jak to wszystko się zmienia. Zacięta rywalizacja trwa we wszystkich kategoriach plebiscytu. W kulturalnych kryształach o miejsce lidera walczy Grażyna Wołkowska, choreograf zespołu pieśni i tańca oraz Teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu. W sportowych kryształach na czoło wysunął się Puchar Polski w motocrossowym cross country. Wśród organizacji pozarządowych zacięta rywalizacja trwa pomiędzy Teresą Ziegler z Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Amazonki. W kategorii samorządowej prowadzi wójt Adam Hausman oraz Rada Gminy Walim. Na polityczny kryształ chrapkę mają inicjatorzy referendum
w sprawie odwołania wałbrzyskich radnych. Zacięty bój trwa również w akademickich kryształach oraz w krysztale wśród pracodawców. W najbardziej kontrowersyjnej kategorii kamień, czyli porażka roku, prowadzi z kolei uchwała wałbrzyskiej rady dotycząca zakazu handlu przez całą dobę. Organizatorzy znają wyniki tylko jednej kategorii – superkryształ, w której zwycięzcę wyłoniła kapituła plebiscytu. Na stronie internetowej można podejrzeć jedynie sylwetki osób i wydarzenia, które zostały wybrane do finałowej ósemki w tej kategorii. Mamy w zalakowanej kopercie nazwisko tej osoby, którą właśnie ujawnimy podczas gali. Niewątpliwie wszystkie te osoby zasługują na wielki szacunek. Kapituła musiała podjąć decyzję, kto wybrała. Poczekajmy do poniedziałku. Wciąż możemy oddawać głosy na pozostałe kategorie plebiscytu. Numer telefonu oraz treści SMS-ów dla poszczególnych nominacji możemy znaleźć na stronie krysztaleikamienie.pl. Głosowanie zakończy się w poniedziałek 8 kwietnia o godzinie 18, tuż przed rozpoczęciem gali finałowej plebiscytu. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.